Wy, podążając szlakiem Jana Pawła II, dziękujcie dzisiaj w sposób szczególny za to, że możemy do Niego się modlić, że jest błogosławiony, bo to On przez prawie 27 lat nas, Polaków, uczył tak naprawdę, co to znaczy służyć. A służba to istota waszego życia. Służba Bogu, służba Ojczyźnie, służba drugiemu człowiekowi. I to bardzo szeroko pojęta służba. Bo mam świadomość, że od lekarza wymaga się, żeby leczył. Od księdza wymaga się, żeby się modlił. Ale od strażaka to wymaga się, żeby umiał wszystko.